Z tej strony ulicy mamy narożniki granitowe, tak jak widzimy. Z drugiej strony ulicy jest naprawiany chodnik i zobaczymy, jakie są założone narożniki, ponieważ prawdopodobnie będą założone zwykłe, a co z granitowymi? Z tej strony Szarych Szeregów jest zakładany teraz chodnik. Oczywiście chodniki już są uszkodzone. Takie badziewie jest zakładane. I zwykłe. Ciekawe, co z granitowymi, proszę Państwa. Ulica Szarych Szeregów naprzeciwko dworca. Tak jest wykonywana praca. Tu już jest wada. Dlaczego zwykłe narożniki, nie granitowe? Co z granitowymi narożnikami z ulicy Szarych Szeregów? Gdzie się znajdują? Ciekaw jestem. Co z granitem, który był tutaj w tym miejscu? Dokładnie. W tym miejscu? Tak, co z tymi narożnikami? Miasto zabiera. Dokładnie który wydział? Drogownictwa, oczywiście. Zabrał to, tak? Tak. Aha, dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Proszę państwa, Wydział Drogownictwa zabrał granitowe narożniki. Spytamy się, postaramy się dowiedzieć, zadzwonić. No dziwne, ponieważ granitowe narożniki są najtrwalsze i najdroższe. Widocznie komuś się przydadzą jeszcze. Tak wyglądają właśnie narożniki granitowe, które były z drugiej strony. Niestety nie zostały już założone. Wydział Drogownictwa podobno. Gdzieś je przeznaczy. Zobaczymy. Proszę Państwa, tak się dba o zieleń w mieście Konin. Robiąc ulicę, skończyło się tak, w ten sposób. Niestety. Ktoś to odebrał oczywiście z Urzędu Miasta.